Podczas 39. sesji Rady Miejskiej w Sieradzu przegłosowano kilka istotnych uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła tzw. zielonego rynku, niechlubnej wizytówki naszego miasta. Po zmianie właściciela miasto wystąpi z projektem na pozyskanie 1 000 000 zł z funduszy unijnych. Dla radnych i prezydenta ważnym jest, aby jak najszybciej miejsce to stało się wizytówką miasta. Kolejna uchwała dotyczyła zmian w planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Grunwaldzkiej, Jana Pawła II i przy ulicy Spółdzielczej. Uchwalone zmiany rozpoczynają procedury, które pokazują, że na zmianę przeznaczenia i wizerunku bazaru będziemy musieli jeszcze sporo poczekać. Podjęto również uchwałę w sprawie osiedlenia w Sieradzu polskiej rodziny z Kazachstanu. Radni z przyjemnością widzę, że jednogłośnie podjęli tę uchwałę. No wreszcie Polacy z Kazachstanu mogą wrócić tutaj do swojego własnego kraju. Czekali bardzo długo i to jest właśnie rzecz, która powinna być realizowana. Mamy przy takim ogólnym aplauzie niektórych kręgów mówiącym o tym, żeby ściągać tutaj muzułmanów, a mamy przecież niedaleko za granicą mnóstwo Polaków, którzy nie z własnej winy zostali przesiedleni przez Sowietów i większość finansowych zabezpieczeń daje państwo. Natomiast my będziemy starali się dać, zapewnić mieszkanie tutaj komunalne. Powiem w ten sposób. W związku ze zmniejszającym się bezrobociem w Polsce, w Sieradzu szczególnie, nie będzie problemów z zakwaterowaniem tych ludzi i z otrzymaniem przez nich pracy. Jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu nie chcą pracować. Wydaje mi się, tak mówią statystyki, że około 6% populacji w Polsce nigdy nie podejmie pracy i będzie żyło z zasiłków lub innych jakichś dochodów dorywczych. Natomiast są to ludzie wykształceni, z zawodami i myślę, że tutaj szybko znajdą pracę przy niewielkiej pomocy. Jest bardzo, występowała w ich imieniu rodzina z Kazachstanu, mieszkająca od 2005 roku w Duńskiej Woli, która zasymilowała się bardzo szybko, pracuje tam. Oni sobie sami już teraz dają zupełnie radę, nie potrzeba im w ogóle pomagać. Oni pracują jak pełnoprawni obywatele państwa polskiego, bez żadnych zasiłków i pomocy. Oczywiście ten początkowy okres jest trudny. I myślę, że z pomocą państwa, które daje na zakwaterowanie i pomoc pewne środki przy niewielkich wsparciu tutaj ze strony miasta, mówię o mieszkaniu i pomocy w załatwieniu pracy zgodnie z zawodem, to ci ludzie szybko dostosują się do naszych warunków. Tam żyją w bardzo ciężkich warunkach i oni z przyjemnością wróciliby do swojego własnego kraju, który sprzed wojny i w czasie wojny musieli opuścić. Podczas sesji wywołano temat zadłużenia lokali socjalnych i komunalnych w naszym mieście. Obecnie zadłużenie to wynosi już 3 700 000 zł. Nasuwa się pytanie, jak to jest, że systematycznie spada bezrobocie w Sieradzu, pracodawcy szukają rąk do pracy, a zadłużenie nie maleje. Gdzie szukać przyczyn takiej sytuacji i jak ją rozwiązać? Właśnie, bo tutaj padła propozycja, żeby ludzie mogli odrabiać zadłużenie. W związku z tym, bo to jest taki paradoks, bezrobocie spada, więc wydawałoby się, że mieszkańcy mają z czego zapłacić. Ba, jak mają odrabiać te zaległości, jeżeli większość z nich pracuje, bo to jest paradoks taki. Więc staramy się bardziej wzmocnić osoby, które ten czynsz będą ściągać, to zadłużenie będą ściągać. Myślę, że ludzie do końca nie zdają sobie sprawy, że mieszkania komunalne nie są dane raz na zawsze. To są mieszkania własnością miasta i miasto musi dbać o to, ażeby majątek, który przekazuje najemcom, był dobrze eksploatowany. Dajemy różnego rodzaju ulgi, rozkładamy na wiele, wiele rad, ażeby ludzie mogli sobie poradzić z problemem, bo każdy sobie z nas zdaje sprawę, że dość duże zadłużenie i wpłacenie jednorazowo albo nawet na kilka lat rozłożenie zadłużenia nie jest w stanie udźwignąć żadna rodzina mieszkająca w blokach komunalnych, a ja przypominam, że mieszkanie komunalne otrzymują osoby o niskich zarobkach. Więc wydaje mi się, że tylko jedyną taką drogą jest zachęta i jednocześnie rozłożenie na raty tych wszystkich zadłużeń. I to staramy się robić. Ludzie zaczynają płacić jednak mimo wszystko. Myślę, że w miarę
dobrobytu i zmniejszania się bezrobocia, ten problem pomału, on nie zniknie całkowicie, ale na pewno będzie się zmniejszał. Wielkość zadłużenia działa na ludzi depromująco. Mówią, no nie jestem w stanie zapłacić te 30 tysięcy, bo niby skąd. Słaba informacja. Ci pracownicy, którzy w tej chwili mają kontakt z mieszkańcami, którzy są, mają zaległości, rozmawiają z nimi o możliwości rozłożenia tego na ratę. Urząd Miasta również woli odzyskać pieniądze niż eksmitować pracownika w gorszy lokal, a długi tak i tak zostaje na tym mieszkańcu, więc to nic nie przepada. Lepiej się troszeczkę zmobilizować i zacząć jednak minimalnie, a spłacać. Odchodzi komornik, czyli dodatkowe koszty i tak dalej. Mieszkańcy muszą bardziej sumiennie do tego dochodzić. Podczas sesji dokonano również zmian w budżecie miasta. O 300 tysięcy złotych zasilono środki finansowe przeznaczone na promocję jednostek samorządu terytorialnego. Na sesji radni z rąk infułata Mariana Bronikowskiego otrzymali albumy Sieradzka Perła Świętości, który niedawno miał swoją promocję.